Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Natalia Siwiec, modelka Miss Euro 2012 we własnej osobie, prosto z Polski. Witaj, Natalio. Witam, dobry wieczór. Jesteś naszym gościem specjalnym na naszym dorocznym pikniku, największym pikniku, jaki odbywa się w Stanach Zjednoczonych, plenerowym, polonijnym. Bardzo jest nam miło, że znalazłaś czas, przyleciałaś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I też miło, że jesteś w naszym studiu. Chciałam zacząć od początku, bo to na pewno ludzie cię kojarzą ładną buzię, uśmiechniętą i to, że pojawiłaś się w jakby świadomości opinii publicznej dwa lata temu, już troszeczkę ponad dwa lata temu. Mhm. Szybko czas leci. Bardzo szybko. I to było Euro 2012. Zostałaś okrzyknięta Miss, tego wielkiego wydarzenia dla nas wszystkich Polaków tak naprawdę. Powiedz, jak to się stało? Czy ty idąc na mecze, czy znajdując się właśnie tam wśród tysięcy ludzi, myślałeś, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć? Czy było to może jakoś zaplanowane, bo różne są też strategie PR-owskie, czy jak to wyglądało wszystko? Jeżeli można by było coś takiego zaplanować, to na pewno by było to bardzo ciekawe. Natomiast no niestety, jeżeli nie zna się ludzi z branży, to było bardzo ciężko coś takiego zaplanować. I no, chyba jestem taką niesamowitą szczęściarą, no, że muszę powiedzieć, że niestety, a może nawet stety, że po prostu przytrafiło mi się to nagle. I chyba jestem trochę takim dzieckiem szczęścia, bo tak naprawdę to jest niesamowite, że znalazłam się w takiej sytuacji poprzez to, że znalazłam się na stadionie. Ja od zawsze uwielbiałam mecze. Już jako mała dziewczynka oglądałam z tatą w telewizji. Natomiast no, to, co się wydarzyło, właściwie to jest taka dosyć długa historia, którą może nie będę zamęczać. Natomiast my wróciliśmy do Polski tylko na chwilę, właśnie na te mistrzostwa, żeby przeżyć to, żeby przeżyć ten magiczny czas. No i wydarzyło to, co się wydarzyło. No powiedz może, z kim wróciliście, skąd wróciliście? No właśnie, no nie chciałam zamęczyć tą historią, ponieważ przez 4 lata mieszkaliśmy w Brazylii. Wróciliśmy do Polski tylko na Euro i mieliśmy dalej wyjechać za granicę. Natomiast no, przez to, co się wydarzyło i to tak troszeczkę spadło na nas jak grom z jasnego nieba, podjęliśmy taką decyzję, że zostajemy w Polsce na dłużej, ponieważ ja chcę spełnić swoje marzenia i to daje mi bardzo dużo możliwości, będzie mi przez to dużo łatwiej zrealizować różne plany niż no, dziewczynie, która jest nieznana. Mówisz o marzeniach, to zdradź może, jakie to są marzenia? Wiele z nich już się spełniło. Mianowicie mam swój program w telewizji. I chyba takim moim teraz największym marzeniem jest to, żeby zagrać w jakimś bardzo fajnym i ambitnym filmie. Takie jest moje marzenie. Nawet gdyby to miał być tylko jeden film, to po prostu... Chciałabyś spróbować swoich sił. Chcę spróbować swoich sił, dokładnie. Powiedz proszę jeszcze, ja chciałabym wrócić jeszcze do Euro, tam gdzie wszystko się tak naprawdę zaczęło. Powiedz, jak to się wszystko wydarzyło? Czy nagle, nie wiem, kamera znalazła się w tłumie i później wszyscy stwierdzili, kim jest ta dziewczyna? Jak to było? I też jak ty to przyjęłaś i jak przyjęli to twoi najbliżsi? To było na meczu Polska-Rosja. Przed meczem, jak nie wiem, czy wszyscy pamiętają, były zamieszki pod stadionem. I wtedy po prostu fotoreporterzy mieli dosyć dużo czasu na to, żeby chodzić sobie po stadionie, robić zdjęcia ludziom. No i ja widziałam, że robią zdjęcia różnym osobom. I w pewnym momencie podeszli. No, ja siedziałam na wysokości. W pewnym momencie podszedł jeden fotoreporter, zaczął mi robić zdjęcia. I ja się dosłownie w sekundę odwróciłam, mówię, nie, ja nie chcę zdjęć, bo jutro te zdjęcia będą gdzieś w internecie i będą ludzie jak zwykle odbiorą mnie w jakiś tam sposób, będą na mnie pisać jakieś złe rzeczy. Ja nie chcę tego, nie jest mi to potrzebne. Mamy swoje plany, wylatujemy i no nie chcę. Wiem, już przeżyłam wcześniej, byłam z osobą medialną, więc wiedziałam, jak to wszystko funkcjonuje.
Natomiast no, Mariusz powiedział, no weź, dawaj, mysza, no, no weź, no pan stoi, no weź mu prześlij chociaż buziaka. No i tak oczywiście, jak to zwykle, pod namową, no już wtedy męża, nie męża właściwie, to puściłam kilka buziaków, uśmiechnęłam się. Oczywiście nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy. I przez to, że byliśmy w Polsce dosyć krótko, nie miałam dostępu do internetu, jakby nie śledziłam wszystkich wydarzeń związanych z Euro 2012, ale w pewnym momencie zaczęli do mnie wszyscy znajomi dzwonić. I pamiętam, odebrałam telefon od mojej siostry i powiedziała mi: Nataliko, ty jesteś wszędzie, na każdym portalu, wszyscy się pytają, kim jesteś, piękna kibicko. Jezu, co się stało? Ja mówię, Jezu, no co ty mówisz? Nic mi o tym nie wiadomo, ja nie odbieram telefonów, bo akurat miałam jakiś taki dzień, że nie chciałam rozmawiać. No i potem zaczęłam odbierać telefony i okazało się po prostu, że moje zdjęcia faktycznie są wszędzie i są podpisane w taki sposób, kim jesteś, piękna kibicko. A przez to, że wcześniej przez 9 lat pozowałam do zdjęć, dużo osób kojarzyło mnie po prostu ze zdjęć, wiedzieli, że jestem modelką i zaczęli podpisywać te zdjęcia. No i oczywiście niektóre osoby poprzez moją stronę internetową jakoś dotarły do mnie, napisały do mnie maila i zaczęłam dawać swoje pierwsze wywiady. Dałam swój pierwszy wywiad do gazety portugalskiej, później do brazylijskiej telewizji. No bo też pamiętajmy, że Euro 2012 to nie była impreza polska. Oczywiście, nie polska i nie tylko europejska, tylko no w Brazylii też bardzo dużo się o tym mówiło, wszyscy oglądali wszystkie spotkania. I właściwie Polska nie była mną tylko zainteresowana tak za bardzo. Gdzieś tam no było, kim jesteś, piękna kibicko, niby wszyscy wiedzieli, kim jestem. Natomiast no, nikt wywiadu jakby ze mną nie chciał przeprowadzić. A na świecie już gdzieś tam dawałam wywiady dla Włochów. Więc gdzieś tam oni byli całą sytuacją jakby no, zachwyceni, że mają kogoś, kogo mogą pokazywać. Nawet jak poszłam na wywiad do brazylijskiej telewizji, to pokazali mi z tego samego meczu urywki, jak ja śpiewam hymn. I podobno właśnie w Brazylii puszczali przez, nie wiem, czasami pomiędzy meczami są takie, pokazują kibiców i właśnie mnie pokazywali, jak ja śpiewam ten hymn. Więc to było też takie bardzo miłe zaskoczenie. I w pewnym momencie no, zainteresował się... Który to był pierwszy... wywiad. Myślę, że do Wiadomości. Tak, dałam pierwszy wywiad do Wiadomości, później już poszło z górki. Poszło z górki, już dawałam wywiady. I co, urwanie głowy, to znaczy telefony, tak, telefon, wywiady. Telefon dzwonił od rana. Poczułaś wywiady. Się jak prawdziwa gwiazda z Hollywood. Właściwie nie poczułam czegoś takiego. Po prostu nagle wpadłam w taki wir i nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje. Tak naprawdę ciężko było, raczej tak, odnalazłam się w jakiś sposób w tym, ale troszeczkę byłam taka... Oszołomiona. Ciężko... No z dnia na dzień tak naprawdę stała się osobą rozpoznawaną. Tak, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo specyficzna sytuacja, bo to nie jest sytuacja, na którą bardzo ciężko, nie wiem, pracowałam, zagrałam w filmie i nagle wyszedł film i jestem, mam to, czego pragnęłam. Oczywiście zawsze marzyłam o tym. Pracowałam ciężko, ale nigdy jakoś tak nie miałam jakiegoś planu swojego do sukcesu. Zawsze mówiłam mojemu mężu: spokojnie, Mariusz, zobaczysz. Co ma być, to będzie, ale będzie dobrze. Mówi, ale jak możesz nie mieć planu? Jeżeli chcesz być sławna, chcesz być znana, to musisz mieć jakieś plany. Ja zawsze mówię, no ale u mnie nie musi być planu. I widocznie, nie wiem, może gdzieś taki sekret gdzieś podświadomie zadziałał, że to wszystko się wydarzyło. I tak naprawdę myślę, że przez pierwsze pół roku ja żyłam w takiej... chyba takiej pędzącej bańce. Nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje, bo wszystko było dla mnie nowe. Właściwie cały dzień dzwonił do mnie telefon. Każdego dnia miałam po kilka wywiadów i każdego dnia były o mnie jakieś wiadomości w internecie, w prasie. To się też wiąże z negatywnymi komentarzami. Tak.
na tej kanapie siedziało już parę słynnych osób i często pojawia się to pytanie, bo mnie to też ciekawi bardzo. Będąc osobą rozpoznawalną, osobą publiczną, często zdarza się, że spotykamy się z negatywnymi komentarzami. Niektóre są złośliwe, niektóre nie wiadomo, z czego wynikają, ale to jest na pewno duża sztuka, żeby sobie z nimi radzić. Jak ty sobie dałaś radę? Jak sobie dajesz radę cały czas? Myślę, że to, jaki mam charakter, bardzo mi pomaga. Ja jestem trójką, a trójki, numerologiczną trójką, a trójki są takie, że potrafię sobie radzić w każdej sytuacji. Myślę, że też już jestem, nie jestem bardzo młoda i już potrafię sobie po prostu wiele rzeczy wytłumaczyć dobrze. Nie podchodzisz tak bardzo emocjonalnie. Nie podchodzę bardzo emocjonalnie. Mam w ogóle, moje życie jest tak szybkie, żyję tak bardzo szybko, że niestety nie mam czasu na to. Oczywiście też robię często to celowo, żeby nie zaglądać. Staram się nie czytać w ogóle tych komentarzy, ale też już dzisiaj wiem, że ja nawet je przeczytam, to one mnie jakoś zupełnie nie ruszają. Myślę, że to jest troszeczkę tak, że jeżeli bym przeczytała tam jakąś prawdę, no bo ludzie naprawdę wymyślają przeróżne rzeczy, oceniają książkę po okładce czy po jakichś wywiadach, lub sobie piszą po prostu jakieś totalne bzdury, no po to, żeby się napisać. No to wydaje, że znają cię, bo widzą cię często. Oczywiście, wydaje mi się, że mnie znają. Ja wiem, jak jest naprawdę. Anonimowi to dokładnie, też daje. Dokładnie tak. Więc jakoś mnie dzisiaj zupełnie to nie rusza. Na pewno, jeżeli by zahaczało o moją rodzinę, to jest jedyna rzecz, która mogłaby mnie urazić. Natomiast jeżeli dotyka to tylko mnie, to absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Masz już tą grubą skórę, Totalnie, dokładnie. Wiem, że na początku było jedyna rzecz, która mnie bolała, to było to, jak dawałam na przykład wywiad. I na drugi dzień ukazywał się ten wywiad w prasie, nie był on autoryzowanym wywiadem. Mhm. Albo wywiad był autoryzowany, natomiast nigdy nie można autoryzować tytułu. Mhm. Jak ja na przykład czasami czytałam taki tytuł, Mariusz przynosi mi o godzinie 7 rano, zobacz na to. Ja leżałam w łóżku, bolał mnie brzuch ze stresu. Mówię, no ale jak to jest możliwe, przecież ja tak nie powiedziałam. No tak, ale tutaj jest napisany tytuł, no możemy podać gazetę, tak? Mhm. Ale czy to będzie lepiej dla nas? No oczywiście nigdy nie będzie korzystniej. Mhm. Z drugiej strony też nic takiego poważnego się nie stało, to tylko są jakieś tam słowa. Są to na pewno emocje, prawda? Są to, i to z przeżycia jakieś. Tak, dzisiaj już się tego nauczyłam, dzisiaj już dużo więcej wiem i no jestem jakby na to przygotowana, że nigdy nie wiem, jaki tytuł będzie. Czasami się da to kontrolować w jakiś sposób. No, chociaż też potrafi mnie kilka rzeczy jeszcze zaskoczyć. Trzeba po prostu uważać. Myślę, że to jest cechą też wrażliwego człowieka, więc nie ma się czego wstydzić, ale na pewno taki pancerz się przydaje. Powiedz, kim czujesz się? Czujesz się celebrytką? Czujesz się aktorką? Czujesz się modelką? Kim się czujesz? Kim chciałabyś, żeby ciebie postrzegano? Na pewno czuję się modelką, bo ponad 10 lat spędziłam na pozowaniu do zdjęć, wyjazdy, różne kontrakty. Chcę się poczuć aktorką. Czyli twoim marzeniem teraz jest aktorstwo? Tak, jest moim marzeniem aktorstwo. No, oczywiście też się czuję celebrytką. Wszyscy tak się trochę boją tego słowa i tak bardzo nie chcą być w taki sposób nazywani. Natomiast no, trzeba zajrzeć do słownika i zobaczyć, co to znaczy słowo celebrytka. To nie jest osoba, która nic nie robi, jest na rynku, nic nie robi i po prostu jest tylko znana z tego, że jest znana. Celebrytka to jest osoba, która po prostu bywa, która lubi być pokazywana. Może by to być aktorka, może by to być piosenkarka. Więc no, absolutnie ja się nie boję tego stwierdzenia. No i myślę, że dzisiaj już jest taki świat, że ludzie potrzebują takich osób. Masz reality show, które pokazuje twoje życie, twoje prywatne życie. Tak. I tutaj też oczywiście dużo kontrowersji, jak to zwykle bywa przy reality show. Czy takie show jest w jakiś sposób reżyserowane? Czy kulisy wyglądają inaczej niż to, co finalnie widzi widz? I też kto decyduje o tym, co w końcu idzie, że tak powiem, na wizję, a co nie? Absolutnie nie jest reżyserowane. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na planie show musi być reżyser. Ponieważ
no, kamery są z nami przez jakiś czas i czasami po prostu nie zdążą gdzieś, więc niektóre rzeczy trzeba jakby wytłumaczyć widzowi, ponieważ no, widz nie zrozumie tego, co się właśnie wydarzyło, jeżeli kamery nie było akurat w pewnym miejscu. Więc no, nie wiem, to można przyjąć za jakąś formę reżyserii, natomiast na pewno nie ma czegoś takiego, że masz tutaj tekst, teraz gracie to. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Po prostu robimy to, co chcemy, mówimy to, co chcemy, zachowujemy się w taki sposób, jak chcemy. Może chyba, że jedyną formą reżyserii to jest to, w jaki sposób my to reżyserujemy. Wiadomo, że są kamery. To jest chyba taka trochę pokazanie takiej tych stron, które chcemy. I pokazanie to w taki sposób, jaki chcemy widzowi. Bo to też nie jest tak, że kamery są z nami 24 na dobę, więc no tak naprawdę tworzymy coś swojego, to coś, co pokazujemy coś, co chcemy pokazywać. Natomiast finalnie też dużo rzeczy nie wchodzi, ponieważ o tym decyduje producent. Mhm. No, wybiera tak naprawdę najciekawsze momenty, momenty, które gdzieś tam można zmieścić w zaledwie 20 minutach. Mhm. No nam czasami jest tego trochę szkoda, bo wiemy, ile fajnych rzeczy gdzieś tam umyka. Może czasami są też wybierane rzeczy, które dla nas były mniej wartościowe niż te, które my staraliśmy się przekazać, ale finalnie myślę, że stworzyliśmy coś, co nam się podoba i coś takiego, co zawsze chcieliśmy stworzyć, więc no, chyba najważniejsza jest nasza satysfakcja. Natomiast nie spodziewaliśmy się też tego, tworząc program, że będzie aż tak dobry odbiór i że będzie tak duża oglądalność, tak duże zainteresowanie. Za to wszystkim fanom dziękuję. Nie wiem, czy tutaj jest możliwość, żeby oglądać program. Natomiast no, na pewno to było bardzo dużym i miłym zaskoczeniem. I jeszcze jedno, myślałam, że program będą oglądały tylko 17-latki do 20, a okazuje się, że mamy fanów tak od 30 do 50 lat, którzy naprawdę oglądają i gdzieś tam znajdują coś dla siebie. Fajne jest to, że właśnie ludzie wyciągają z tego programu taką pozytywną energię, że gdzieś tam starają się zmienić swoje życie poprzez to, że nas oglądają i to tak naprawdę bardzo cieszy, bo chyba to jest fajne, żeby dzielić się swoją taką bardzo dobrą energią. Radością życia na pewno. Radością życia, dokładnie. Powiedz, a propos radości, czy lubisz zabawę na świeżym powietrzu, tak zwane pikniki? Lubię, bardzo. Ja w ogóle lubię bardzo spędzać czas na świeżym powietrzu. Lubię, nie wiem, jeździć na rowerze, spacerować bardzo lubię. I także pikniki. No jestem ciekawa, jak tutaj wygląda piknik. Ten piknik jest dość wyjątkowy, będziesz miała okazję zobaczyć. Także w związku z tym, że ty będziesz jednym z naszych gości, natomiast jest dużo sportu, więc gdybyś chciała sobie wziąć na przebranie jakiś strój sportowy, wziąć udział w zawodach, to na pewno byś miała sporą tam grupę kibiców, ty z kolei. Więc jakie sporty? Będzie piłka nożna, to oczywiście wiesz, że będzie, natomiast będą też zawody organizowane przez naszą zaprzyjaźnioną Hyper Active Fitness Club i oni robią zawody takie przechodzenie pod jakimiś tam przeszkodami, ciągnięcie liny, bardzo, bardzo różne, co roku wymyślają coś nowego, więc nie wiem, czym nas zaskoczą w tym roku, natomiast będzie bardzo dużo się działo i właśnie chciałam zapytać, co to jest dla ciebie dobra zabawa, właśnie takie wydanie, powiedzmy, rodzinne, nie jakieś nocne, klubowe, tylko czym dla ciebie jest taka dobra zabawa i jak uważasz, jak będziemy się bawić w niedzielę? Mam nadzieję, że będziemy bawić się wspaniale. Właśnie dobra zabawa w gronie rodzinnym, zresztą tutaj też przyjechaliśmy, jestem ja, mąż i syn męża, to właśnie taka chyba spędzanie bardzo aktywnie wolnego czasu. Zawsze jak wyjeżdżamy wspólnie na wakacje, to też bierzemy rowery, jeździmy. Bardzo dużo gdzieś podróżujemy, chodzimy po danym miejscu, szukamy jakichś fajnych zakątków, więc myślę, że tutaj
no, znajdziemy coś dla siebie, może nawet wezmę udział. No teraz tak powiedziałaś, że chyba będę musiała wziąć udział w jakiejś zabawie. Muszę sobie tylko kupić jakieś sportowe rzeczy, bo mi nikt mnie nie uprzedził. Ale w Chicago, jak wiesz, jest oczywiście bardzo dużo. Już wiem. Także na pewno coś znajdziesz. Także, no cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na piknik. Będą mieli Państwo okazję poznać Natalię, zamienić kilka słów, ale też masa innych atrakcji, dlatego już w najbliższą niedzielę, niebawem. Zapraszamy serdecznie do Yorkville. Więcej informacji oczywiście we wszystkich naszych programach, także no cóż, do zobaczenia w takim razie w niedzielę. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.